wszystkich. Dzisiaj bardzo króciutki wypad, około 2 godzin łowienia. Przyjechałem sobie na Flic zrobić taki mały recon przed zawodami. Nie byłem na tym łowisku chyba od września, także chcę zobaczyć, jak ryba się zachowuje, czy jest na środku, czy już podchodzi pod brzeg. Bardzo prosto się dzisiaj przygotowałem, zrobiłem sobie 2 pelety, jeden ciemny, drugi jaśniejszy. No i metod mix. Obserwuję brzegi, odkąd przyjechałem, i wędkarzy. No i wychodzi na to, że jest lipa. No zobaczymy, może coś się uda ukuć. Głównie mi tylko chodzi o to, żeby zlokalizować rybę, w którym miejscu zbiornika się ustawia. I no i na co tam się wpycha. Zaczynam od metody. Przez około 1,5 godziny będę łowił metodą, a później spróbuję jeszcze bombą. Do łowienia przygotowałem sobie 11-stopowy kij. Uważam, że to jest taki na takie właśnie krótkie wypady. To jest najbardziej uniwersalna długość. Spokojnie nim mogę obławiać środek zbiornika, a i też krótką linię bez problemu. Można sobie tą długością obłowić, nie trzeba rozkładać 2 kijów. I też tym kijem będę łowił na bombę. Zmienię sobie tylko podajnik na ciężarek i zamontuję długi przypon. Udało się odłowić pierwszą rybę. Jest to leszcz. Karpie praktycznie nie żerują. Wszyscy dookoła odławiają silvera. Trzeba będzie na te ryby jeszcze parę dni poczekać, ale mam nadzieję, że do przyszłego tygodnia one się uruchomią, bo ma być dość wysoka pogoda. Co? Masz ten telefon, idę się z nim przejść jeszcze raz. Taki leszcz. O, jest. Ona nie żyje? Żyje, odpłynęła. Żyje, odpłynęła. Pierwsze wnioski, jakie mam, to ryba raczej jest bliżej brzegu na linii takiej tyczkowej. Niemniej zrezygnowałem z tej linii, bo tutaj obok mam pana chyba karpiarza, bo używa sygnalizatorów i tutaj już strzela, widział, że wyciągnąłem jednego leszcza, no już strzela mi peletem praktycznie pół metra od mojego miejsca, a nie chce mi się gdzieś tam, przyjechałem na 2 godziny, nie chce mi się przepychać z nim. Dlatego wróciłem na długą linię. Na długiej linii nie mam w ogóle brań, ale są obcierki, czyli ta ryba jest bliżej brzegu i gdzieś tam przepływa mi po żyłce. Niemniej raczej nie będzie łowienia na metodę na razie. Tu jeszcze będzie chyba działał chleb i mielonka. Niestety nie wziąłem dzisiaj ani mielonki, ani chleba. Nie spodziewałem się, że jeszcze to będzie fungowało, bo to jest taka zimowa metoda na tym łowisku. Połowię jeszcze z godzinkę. Wątpię, abym cokolwiek złowił. Może to jest godzina w ogóle? Tak, 15.30 do 16.30 gdzieś połowie. Tak jakby wątpię, że złowię jakąś jakiegoś karpia, ale bardziej mi chodzi o obserwację wody. W ogóle, co mnie zastanawia, w ogóle nie widać spławiania się ryb. Także to mnie utwierdza, że one jeszcze tutaj nie wystartowały. To jest bardzo płytkie łowisko. 3 ostatnie noce były dość chłodne, także one są zmrożone. Ewentualnie jeszcze jedna jest opcja taka, że one stoją w toni, dlatego może być chleb tutaj skuteczny, taki postawiony 30-40 cm nad dnem. No nic, na razie się bawimy, zostało mi jeszcze trochę peletu. Słoneczko świeci, trzeba łapać witaminę D. Udało się odłowić pierwszego karpia. Długiej linii. Jednak stoją na środku.
ale stoją w toni. Zrobiłem taki numer, który kiedyś na zawodach Dawid Moska robił, pamiętam. Czyli rozbiłem jeden podajnik o powierzchnię i w to miejsce rzuciłem drugi od razu. I think that my fish. Wtedy ta ryba się gdyby tak schodzi za tym, co tam opada w toni. Dobra, zobaczymy, co to za rybka jest. Mam nadzieję, że pies nie będzie mi przeszkadzał, bo jestem dzisiaj z psem na rybach. Bardzo ładna ryba. Nie jest jakoś duża, ale jak spora jest. Tak, no, warunki tego łowiska. Bardzo duża ryba. Bardzo duża. Bardzo fajna. No, pięknie ubarwiona. Pokażę. Ale wierzcie mi na słowo, że był bardzo ładny. Dobra. Spróbujemy powtórzyć procedurkę. Powtórzyłem manewr i dosłownie po minucie następne branie. Znowu karp. Ten jest, to jest chyba pełnouski, bo bardzo zwariowany. Chodzi na to, że znaleźliśmy metodę. Tak jak myślałem, troszeczkę słoneczko przygrzało i te ryby stoją w toni i trzeba coś zrobić, żeby one zeszły do dna, czyli albo slop, tutaj raczej by zrobił też robotę. Na pelet wagler raczej jest za wcześnie, one nie będą chciały ganiać za tym opadającym peletem. Także trzeba takie właśnie nęcenie robić powierzchniowe. Znaczy powierzchniowe, w toni coś się musi dziać, albo jakaś opadająca zanęta. Ja nęcę sobie metod miksem osmo zmieszanym z peletem. Dosłownie rzucam w momencie, jak uderzy koszyk, podajnik o wodę, wyszarpuję zanętę i go ściągam. I jak najszybciej w to samo miejsce wstawiam drugi podajnik. No, ryba już jest blisko. Też ładna ryba. W zeszłym sezonie pamiętam, robiłem taką sztuczkę, że dodawałem olej do peletu i do metod miksu. Wtedy on na dnie buzował, te cząsteczki się odrywały z olejem, szły do góry i to mi dawało ryby. Ten jest mniejszy niż ten poprzedni, ale cieszy. Tą rybę już kiedyś miałem. Poznaję ją po płetwie ogonowej. Nie ogonowej, tylko grzbietowej. Już kiedyś miałem tego karpia. Piękna rybka. Malutka, ale bardzo ładna. Dobra, spróbujemy jeszcze raz zrobić taką sztuczkę. Udało się odłowić trzecią rybę. To jest jakiś olimpijczyk, bo prawie wędkę zabrał, czyli to będzie półkilowy karp z zeszłorocznego zarybienia, no, ale zawsze to ryba. Ok,
Okej, są jakieś pierwsze wnioski po dzisiejszym dniu. Raczej trzeba będzie zacząć na zawodach daleko. Raczej trzeba będzie zrobić slopa i łowić w tej chmurze takiej. Tak, malutkie karpie przynęty nie mają znaczenia tutaj raczej, bo wcześniej łowiłem na żółte, teraz łowię na białe. Także kolor tutaj nie gra roli. Tylko trzeba będzie podawać właśnie tak towar, żeby była chmura w tonie. Teraz wypuszczę tą rybkę, ostatni rzut i się zbieram. A, to jest ten stokowiec z zeszłego roku. Są niesamowicie szybkie ryby. Brania są normalnie piorunujące. Tak jak mówię, teraz się już zwijam. Ostatni rzut. No i w przyszłym tygodniu zawody. Troszeczkę do przyszłego tygodnia to się zmieni, bo ma być bardzo ciepło. Ale raczej to nęcenie ze slopem powinno zdawać efekty. Jeszcze raz przynęcimy. Widzicie, od razu przynęta tylko uderzyła, podanie tylko uderzył o wodę, zrywam. Raczej trzeba będzie nęcić właśnie slopem, bo takie nęcenie zanętą z peletem sprawi to, że bardzo szybko będę sobie mógł przenęcić miejsce, tam za dużo towaru wpadnie, a slop jest rzadziutki, on się rozpłynie i nie będzie zostawało na dnie. Nie będzie ryzyka, że przenęcę.